Witam Was bardzo serdecznie na kanale Margaret Minecraft Time. Ja mam na imię Beata i robimy dzisiaj skarbonkę z takich elementów HDF. Skarbonkę można oczywiście w sklepie kupić Margaret, a tutaj już wróżki. Jedną sobie pomalowałam wcześniej. W sumie jest tych elementów trochę. Wydaje się, że nie wiadomo co do czego, ale pomału damy radę. Tutaj wycięłam sobie już elementy do naklejania. Mam zrobione przez siebie kwiatki z foamiranu. A tutaj są kompozycje kwiatowe z Baby Girl. Odkładamy na bok elementy i po kolei będziemy malować, przyklejać. Tutaj ten panel będziemy malować i tutaj są te takie otworki na wciskanie elementów, więc jak będziemy malować, to po prostu musimy uważać, żeby ich nie zamalować, bo później będzie ciężko nam włożyć pozostałe elementy. No i najpierw ja sobie tutaj podłożę jakąś kartkę i malujemy. Dobieram sobie kolory, więc tam będzie taki ekry, a tutaj środek musimy też pomalować, więc mam taką zieloną farbę, troszkę taki szalony kolor, ale to będzie w środku, o tutaj jeszcze bardziej szalony, zielony kolorek, piękny, więc myślę, że chyba ten będzie najlepszy. To jest taka farba strukturalna. I tak, więc środek na zielono, a dach, komin będziemy malować na taki brąz. Więc to sobie odkładam, kolory mamy już dobrane. No tutaj ta wróżka właśnie pomalowana tymi kolorami, myślę, że pasuje. Tutaj te białe, raczej no, to nie jest biały, to jest taki bardziej ekry kolor. Więc tutaj będziemy malować te takie elementy grzybka. Sama nie wiem, jak je nazwać. Więc je sobie malujemy na ten prawie biały kolor. Tutaj dach malujemy na brązowo. Uwaga na przynajmniej z moją farbą, bo ona ma takie granulki. Na te otwory trzeba uważać. No i tutaj jeszcze właśnie sobie też pomaluję te elemenciki na biało. I jeszcze okienka tutaj też na brązowo. I malujemy ten środeczek na zielono. Tak jak mówiłam, muszę uważać na te otwory do wciskania, bo moja farba jest taka strukturalna, ma takie granulki. Jeszcze okienka na brązowo. No i bierzemy sobie podstawkę i ten przedni element. Właśnie sobie najpierw ułożę i tutaj ten elemencik ma takie wycięcie na dole, więc on idzie na dół, dlatego że musi nam wejść ta zapadka, która zamyka otwór dolny skarbonki. Więc jak już sobie dopasuję, to sobie to powciskam. Bardzo dobrze to wchodzi i się trzyma, że praktycznie nie trzeba kleju używać. Jest bardzo dopasowane. Więc ten przód skarbonki tak wygląda. I tutaj będziemy oklejać sobie już papierem, a tą boczną część i środek jeszcze pomaluję farbą. No i to już mam pomalowane, więc odkładamy sobie na boczek i pracujemy dalej.
Sprawdzamy, czy nam się to wciska. Wciska się, wszystko jest ok. Tutaj z przodu będzie jeszcze ten malutki grzybek i przedni element naszego grzybka. Więc tutaj te kwadraciki takie małe będą. I tu z jednej strony sobie jeszcze pomaluję, a z drugiej będzie obklejone. I tutaj właśnie wciskamy sobie jeszcze te elemenciki. Tak to wygląda. I one pójdą naprzód naszej tamtej głównej części. A więc jeszcze teraz trzeba zwrócić uwagę, po której stronie jest okienko. I te elemenciki sobie tą środkową część maluję sobie na brązowo. Od razu pomaluję sobie płotek i te wszystkie pozostałe części właśnie na tą jasną farbą. Ten dół też sobie od razu pomaluję. Ten malutki grzybek z jednej strony też trzeba pomalować. Więc go maluję na zielono. No i jak już to mam wszystko, już chyba raczej wszystko pomalowane, więc będziemy to wszystko już składać. Okienka i te części na brązowo, tutaj na zielono. No myślę, że wszystko jest ok. Więc ta przednia część będzie tutaj, tylko najpierw sobie tą część wciskamy, a podstawkę odkładamy na bok. I tutaj zapomniałam jeszcze o folijce, bo będę miała z przodu folijkę. Na folijkę położyłam maskę taką kwiatową, więc sobie teraz tą folijkę jeszcze dokleję tutaj z przodu. Będzie widać, jak nam pieniążki tam przybywają w środku. Więc tutaj już docięty ten papier doklejam. Można tutaj właśnie sobie te brzegi kością wyrównać, jak nam tam coś wystaje troszkę za bardzo, albo jakieś nierówności czy coś, to sobie to kością przejeżdżam. No i mogłam zrobić najpierw to, że mogłam sobie potapować te brzegi, ale przy następnych elementach już się postaram pamiętać, a teraz to zrobię delikatnie, żeby sobie tam nie pobrudzić tej folijki. Więc sobie też tapuję tą brązową farbą. No i przyszło mi też do głowy, że przecież mogę maskę też położyć. Więc jeszcze tutaj takie elemenciki, kwadraciki przez maskę zrobię też tą właśnie farbą i gąbeczką. Przy okazji na tył też zrobię. No i póki pamiętam, to sobie to potapuję od razu. I teraz tutaj ten kapelusz grzybkowi, też wszystkie te elementy tapuję sobie, pamiętam o tym. No tutaj okienka nie domalowałam, więc też na brązowo podmaluję i doklejamy nasze elementy. Kapelusik. Folijka nam się trzyma, jest fajnie. No i teraz właśnie sobie wciskam te elementy takie kwadratowe na dach.
Je troszeczkę delikatnie trzeba podkleić. One się nie trzymają aż tak bardzo dobrze. Więc wciskamy do naszego dachu. I już nam się to robi takie fajniutkie. Działamy dalej. Naklejamy sobie ten dach, okienko. To malutkie okienko, a to może później. Tutaj ten otwór tylny u mnie będzie zasłonięty, więc tam do środka zakleiłam, tam przykleiłam jakąś dziewczynkę. To już nie jest tak bardzo ważne, bo i tak nie będzie bardzo widać. A tu z przodu sobie wybrałam taką śliczną dziewczynkę patrzącą przez okienko. I pozostałe elementy doklejam. I już wygląda fajnie, prawda? Z przodu też mam taką uroczą wróżkę. Nie wiem, który bardziej tu pasuje. Chyba ten elemencik. A ten zielony pójdzie tutaj na tył grzybka. Jak sobie czegoś tam nie domalowałam, to sobie poprawiam. No i teraz, jak już to mamy gotowe, to będziemy wciskać w tą podstawkę. Tutaj jeszcze te drobne elemenciki i płotek, ale to już na końcu. Więc teraz tutaj kładziemy sobie tą zapadkę. I ta zapadka musi nam się tam zmieścić do środka, jak już to mamy gotowe, wciśnięte. I tak to wygląda. Teraz te trawki z przodu. Tą jedną to sobie pomaluję właśnie na zielono jeszcze, żeby to już było tak troszkę pod kolor. I więc ta jedna jest na zielono, a ta mniejsza będzie biała. Też ją już doklejam. Wciskam sobie tego małego grzybka, tego bocznego. Tutaj doklejam sobie papier naprzód. No i już tak to jest. Już wcisłam też płotki z jednej i z drugiej strony. Sprawdzamy, czy nam się ta zapadka otwiera. Jak jest wszystko w porządku, no to bierzemy się za dekorację. Tutaj te kompozycje kwiatowe właśnie będę, włożę sobie tam do środka. Ona tak będzie zwisać, ona jest taka długa ta kompozycja, więc tu z jednej strony i z drugiej strony będzie mi tak zwisać. No i pomalutku właśnie sobie tak doklejam różne kompozycje. Gdzieś tutaj na dach, na tą trawkę. Troszkę mi jest tak należąco niewygodnie dopasowywać, więc będę sobie tak na stojąco, a potem będę Wam pokazywać, gdzie podoklejałam. Między domkiem a tą trawką właśnie sobie robię takie kompozycje kwiatowe i je tak sobie zaginam, żeby troszkę leżały i troszkę też na tych ściankach były. Więc tak to wygląda. Wszystkie te kompozycje sobie tak wyginam. Idealnie pasują tutaj do tego grzybka. Więc gdzie uważam, tam doklejam właśnie sobie te kwiatuszki. Jest mnóstwo do wyboru, bo to jest cały arkusz tych kompozycji, więc jest wybór. Są mniejsze i większe. Jak mamy coś za dużego, to można zawsze sobie jakieś
rozciąć tą kompozycję i dopasować do swojego domku. Tam na boku mamy otwór na pieniążki, na wrzucanie pieniążków, więc też musimy uważać, żeby go nie zakleić, bo jak będziemy kasę wrzucać. Tutaj będą te wróżki, więc tutaj na dach chyba tych kompozycji kwiatowych nie będę przyklejać, już by było za dużo. Więc teraz kwiatki z famiranu upychamy. Tam w środek sobie wklejam, ale tak, żeby był widoczny ten kwiatek tak z przodu. I tam do tego dużego kwiatka jeszcze taki mniejszy. No tam nie narobimy nie wiadomo jakich dekoracji, no bo zatkałybyśmy ten otwór na pieniążki. Ale jakiś mały jeszcze się tam zmieści. I jakiś kawałek kompozycji kwiatowej. Otwór jest, dekoracja jest. No tak to wygląda. Jeszcze jakiś mały kwiatuszek. Zmieści się jeszcze mały kwiatuszek mi. Myślę, że tutaj na dachu też jakiegoś kwiatka przykleimy, żeby nie było tak pusto tam. No ale teraz najpierw może tutaj przód sobie udekorujemy. Więc przyklejam kwiatki, te większe, te mniejsze. Mam kwiatki w dwóch kolorach, więc sobie tak mieszam. Teraz druga strona. I tutaj też sobie tam wciskam kwiatka, takiego większego. Może się komuś wydawać, że jego tam nie widać, jest schowany. Ale troszkę go widać i robi nam tam tak, nie jest tak pusto. Jak Wam się podoba? Teraz tutaj jeszcze z przodu coś podoklejamy. To znaczy się z tyłu, bo to jest tył. Tył naszej skarbonki, więc tutaj też sobie ozdobimy, dokleimy kwiatki. No i pewnie przyszedł czas na te wróżki. Więc tą wróżkę malowałam taką farbą podobną do ciała. I tutaj robię jej taką sukieneczkę z tej zielonej farby. I tak dosyć grubą, wiecie, nakładam tej mojej farby. I tak wygląda, jakby miała trochę taką puchatą sukieneczkę. Więc tak, z
Skrzydełka malowałam farbami akwarelowymi, takim trochę brązem i złotem, i jeszcze pobrokaciłam, więc się troszkę te skrzydełka im błyszczą. Patrzę tutaj jeszcze gdzieś, o właśnie, jeszcze tutaj taką małą kompozycję koło tego okienka zrobię. Troszkę listków przy tych kwiatkach foamiranowych, troszkę listków podoklejam. Już niedużo, ale zawsze coś tam, parę. Całkiem już chyba nieźle wygląda, prawda? No i tutaj na przodzie też, nie, to jest tył. No ciągle mylę przód z tyłem. Ale w sumie to nieważne, jak komuś się tył podoba, może stać tyłem do przodu. Tak. No myślę, że chyba będzie. Jeszcze zobaczymy, co tutaj z przodu. Jeszcze dokleję tutaj na dachu do tego kwiatka taką wiązaneczkę zwisającą, bo on ma tutaj trochę tak pusto. No, chyba lepiej to wygląda. No i jeszcze taki malutki kwiatuszek sobie docinam, bo tutaj mi tak coś troszkę brakuje. Więc sobie tutaj dokładam. No, znając siebie, to ja jeszcze przez godzinę bym tak wciskała coś tam. To listek, to kwiatuszek, to kompozycja. Ale obiecuję, że to już chyba będzie koniec. Mam kuleczki teraz. I te kuleczki przyklejam na heavy body. I przyklejam no tam, gdzie mi pasuje. Więc to już mam kulki poprzyklejane. Nawet sporo ich podoklejałam. Tu mam takie, sama nie wiem jak to nazwać, takie do środków kwiatków. A tutaj mam takie cekinki w kształcie kwiatków, więc też przykleję tym wróżkom na włosy te kwiatuszki, jednej i drugiej. No i środki kwiatków właśnie też posmaruję tymi posypkami, powiedzmy, że tak je nazwę. No i chyba wszystko. Chociaż jeszcze mam tutaj takie zielone łezki, więc jeszcze je poprzyklejam tutaj na dachu. Też na heavy body. No i na koniec woskowanie. Więc woskuję wszystko złotym woskiem. Brzegi i po tej mojej farbie, i tak jak ona jest taka strukturalna, więc ten wosk mi uwydatni te wszystkie nierówności. Bardzo fajnie to wygląda. Ja zdaję sobie sprawę, że nie widzicie tego aż tak dobrze, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Gotowe. Grzybek gotowy, prezentuje się tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba i zechcecie sobie taką skarbonkę na oszczędzanie zrobić. Jeżeli zrobicie, to koniecznie się pochwalcie, oznaczcie mnie. Będzie mi bardzo miło, a za dzisiaj Wam dziękuję i do usłyszenia. Pa!